lekarze, specjaliści z Korfantowa postawili panu wojewodzie proste warunki. Żeby mogli funkcjonować, potrzebują pulmonologów, potrzebują lekarzy, specjalistów chorób wewnętrznych, nie są sami w stanie nieść pomocy nawet dla wspomnianych kobiet ciężarnych. Dlatego, żeby służba zdrowia była wydolna i żeby pomagać pacjentom covidowym, trzeba te jednostki przygotowywać. Więc uczciwa z jednej strony postawa personelu medycznego wobec realnych ich możliwości niesienia pomocy. Z drugiej strony presja ze strony pana wojewody w zupełnie, jak się okazało, nieprzemyślanej decyzji pozostawia po sobie gigantyczny rachunek strat do zapłacenia. I obok tego nie można przejść obojętnie. Uważam, że jest to jeden z największych skandalów covidowych na Opolszczyźnie w czasie trwania tej pandemii. Dlatego zachowanie pana wojewody na konferencji prasowej, wyśmiewanie środowiska medycznego, jak również nabijanie się z dokumentów analitycznych wokół pracy rządu i jego administracji jest godne najwyższego potępienia. Nie chcę tego komentować, już każdy z państwa widział tą konferencję i poziom. Ja bym chciał rozmowy merytorycznej. Z jakich środków i kto zapłaci rachunek za Korfantów? Dziękuję bardzo.